Hej, hej, z tej strony Emi. Przed nami pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale. Jest to seria z gry Just Dance Now. No i jak tytuł wskazuje, jest to gra polegająca na tym, że należy tańczyć w prawdziwym życiu. Tytuł jest podobny tak do gry Just Dance na konsolę i faktycznie ta gra jest ze sobą te gry są ze sobą powiązane, ponieważ z tego co patrzyłam, to postaci, tła, ubrania, układy taneczne, wszystko jest identyczne jak w tych piosenkach właśnie w Just Dance Now. Różnica polega na tym, że Just Dance Now jest grą, która, jakby to powiedzieć, można w nią grać nie posiadając żadnej konsoli. Do używania jej jest potrzebny telefon, internet oraz jakiś ekran, na przykład komputera, monitor w sensie. No i szczerze mówiąc, gra już ma kilka lat, z tego co wiem. Natomiast ja dopiero niedawno dowiedziałam się, że istnieje wersja bez konsoli. Jeśli chodzi o zwykłe Just Dance, to też dowiedziałam się jakieś pół roku temu, tak mi się wydaje. Dopiero oglądałam u kogoś na Twitchu live'a i wtedy pomyślałam sobie, że cholernie marzy mi się, żeby kupić sobie jakieś konsole. Potem, żeby było śmiesznie, dowiedziałam się całkiem przypadkiem, że istnieje ta gra. No i wtedy stwierdziłam, że jestem absolutnie zakochana, szczęśliwa i strasznie, strasznie się cieszę. No i jako, że do tej gry nie jest potrzebna konsola, więc też myślę, że inaczej jednak chwyta ruchy, bo kiedy mamy konsolę, to wtedy ona czyta ruch całego ciała. No ale mimo wszystko strasznie się cieszę, tak? Natomiast tutaj polega to na tym, że bierze się telefon w prawą rękę, ściąga się aplikację na telefon, wybiera się piosenkę, po czym tą samą stronę, znaczy włącza się stronę, tak? Just Dance Now na komputerze i tam wpisuje się w telefonie numer pokoju, który znajduje się właśnie na komputerze i wtedy możemy już sobie tańczyć. Gra jest darmowa na tej zasadzie, że dostaje się raz na dobę, raz na 24 godziny 100 monet, a 100 monet to jest jeden taniec, jedna piosenka. To znaczy jak się pierwszy raz włączy grę, to się dostaje 200 monet, natomiast później już każdego dnia 100. Najpierw pomyślałam, że to trochę mało, ale szczerze mówiąc, nie wiem, myślę, że będę chciała się przygotować przed nagraniem, poćwiczyć sobie daną piosenkę ileś razy i na szczęście te piosenki, te układy są na YouTubie, więc sobie tam mogę poćwiczyć i potem dopiero nagrać i mam wtedy niespodziankę, jak mi poszło. Więc na pewno nie będę miała po 5 gwiazdek, bo zwykle jak patrzyłam, to na YouTubie ludzie nagrywają, kiedy mają po 5 gwiazdek. Ja pewnie nie będę miała 5, ale oj tam. Postaram się jakoś sobie poćwiczyć te tańce. Myślę, że właśnie to jest fajny plan, żeby na przykład sobie cały dzień, znaczy no nie cały dzień, ale wiecie, w jednym dniu sobie poćwiczyć, potem zatańczyć i dopiero wybrać kolejną piosenkę i tak w kółko, i tak w kółko. No i wtedy telefon jakby odczytuje ruchy ręki dzięki właśnie żyroskopowi i jakby ocenia, ile dostaliśmy punktów za dany ruch. Konkretne ruchy są właśnie oceniane, jest perfekt, jakiś tam, że dobrze, że w ogóle niewykonany, że ok i tak dalej. I potem się punkty sumuje, można dostać od jednej gwiazdki do 5, chociaż 0 chyba też, ale nie wiem, czy jak się tańczy, to no nie wiem. No i to jest tak samo właśnie jak w Just Dance, też jest 5 gwiazdek. Tańczy się w 4 osoby, przynajmniej widziałam, że tak to jest. W sensie z ludźmi z całego świata. Można sobie w awatarze ustawić flagę własnego kraju. No i tańczy się właśnie z ludźmi z całego świata, więc można sobie potem zobaczyć. Na koniec jest informacja, ile osób
w sensie, która osoba, które miejsce zajęła z tych czterech, ile która ma gwiazdek, czy to jest najwyższy wynik tej osoby w danej piosence, czy na przykład nie. Ile piosenek dana osoba zatańczyła ogólnie w grze, jaki ma awatar, nick. No i właśnie jeśli chodzi o awatary, to też jest taka, myślę, całkiem fajna rzecz, że to polega na tym, że kiedy zatańczymy sobie jakąś piosenkę i dostaniemy minimum 3 gwiazdki na 5, to odblokujemy awatar. Każda piosenka ma własny awatar, zależnie od tego, jak wygląda osoba tańcząca w tej piosence. W sensie nie my, tylko ten ktoś, kto ma, kogo mamy potem, wiecie, kopiować z ruchami. I te wszystkie awatary później można sobie je trzymać i wybrać sobie na swój własny awatar jakąś postać, która nam się najbardziej podoba. Fajne jest też to, że aplikacja zlicza kalorie, które udało nam się spalić, z tym, że no dla mnie to niezbyt działa, biorąc pod uwagę fakt, że ja najpierw sobie ćwiczę ileś razy, a gra tego nie nagrywa, bo nie mam tyle monet. No a monety można sobie dokupić. Myślę, że całkiem fajnie to działa, chociaż czytałam komentarze ludzi, że szkoda, że nie można jakieś piosenki kupić na stałe. No wiecie, kupię sobie jedną piosenkę i mogę do końca życia sobie ją tańczyć. I to by było, myślę, całkiem fajne, bo tutaj można kupić albo monety na ileś piosenek, albo abonament na jakiś tam czas. No ale mimo wszystko cieszę się, że gra jest darmowa, że nie trzeba mieć konsoli. Nie wiem, myślę, że kiedyś pewnie kupię konsolę do innych gier, czy coś w tym stylu, ale mimo wszystko strasznie się cieszę. No i ogólnie mam też taki plan, żeby kupić sobie etui na telefon, tylko nie wiem za bardzo, jak to będzie działało, bo ogólnie takie etui na telefon jest na ramię do biegania, a ja chciałam przyczepić je do nadgarstka, żeby było jak najbliżej dłoni, tak? Żeby ruchy dobrze czytało, bo telefon się zwykle trzyma w dłoni. Ale powiem wam, że to jest naprawdę potrzebne, bo są piosenki, w których trzeba padać na ziemię, podpierać się i tak dalej, więc myślę, że z telefonem w ręce byłoby ciężko. To po pierwsze, a po drugie, boję się zawsze, że jak pierdyknę tym telefonem o podłogę, to po pierwsze telefon tego nie przeżyje, szczególnie, że dzisiejsze telefony są kruche, mimo że mam etui i szkło hartowane, a po drugie, jak takim telefonem pierdyknę o coś, to już rozwalę przy okazji coś innego w pokoju u siebie, więc będzie mało wesoło. Ogólnie wykorzystałam te 200 monet pierwszego dnia dla siebie, chciałam zobaczyć, jak to działa. Tańczyłam I'm Sexy and I Know It. Dostałam 3 gwiazdki bodajże i jestem w szoku. Dodam, że kiedyś tańczyłam tą piosenkę chyba raz właśnie tak o sobie do ekranu, jak opowiadałam wam, tak, że wtedy to oglądałam tę grę na Twitchu u kogoś. I potem wybrałam drugą piosenkę, Mr. Sexo Beat. To jest piosenka, którą kojarzę jeszcze z czasów mojego gimnazjum, swoją drogą. Pierwszy raz w życiu ją tańczyłam, nie znałam tego układu i dostałam chyba 2 gwiazdki. Ale powiedzmy, że to się nie nadaje do pokazywania, nie wiem, czy nawet nagrywałam to wtedy. Przy okazji pomyślałam, że to będzie pierwsza seria na moim kanale z kamerką. Tak, więc te osoby, które pisały o kamerce, mogą się cieszyć, chociaż z drugiej strony nie do końca, bo powiedzmy, że kamerka będzie specjalnie ustawiona na drugim końcu pokoju i będzie bardzo mała, tak, żeby było mnie widać jak najmniej. Na zasadzie, że jako, że gra polega na tańcu, to myślę, że nie miałoby sensu, gdyby nie było widać, jak ja tańczę. Dlatego będzie widać mnie, będzie widać, jak macham rękami, nogami i tak dalej. Natomiast myślę, że twarz będzie bardzo słabo widać i cieszę się z tego powodu, więc to nie jest zła jakość kamerki, to nie jest błąd mój czy cokolwiek innego, tylko świadomie tak zrobiłam. Może kiedyś zrobię większą, nie wiem. Na razie myślę, że jest ok. Co ciekawe, śmieszy mnie to, że użyłam tej samej kamerki internetowej, którą kupiłam z myślą o live'ach z kolorowanki i nawet mi nie przyszło do głowy, że tak szybko mi się przyda. To było naprawdę chwilę po tym, jak odkryłam tą grę, więc to raczej nie był przypadek, tak? Przeznaczenie. No i przy okazji mam też ramkę, zobaczycie. Sama ją przerabiałam z moimi ukochanymi różyczkami z czarnym kolorem.
Ramkę też kiedyś robiłam już dość dawno z myślą właśnie o live'ach, o kamerce, a wyszło trochę inaczej. Ze spraw technicznych. Myślę, że nie ma sensu jeszcze dogrywać ekranu z telefonu. Mogłabym w sumie to nagrać, ale myślę, że to nie ma sensu. Będzie ekran z komputera oraz kamerka, więc na komputerze będzie widać tą osobę tańczącą, będzie widać mnie, będzie słychać muzykę, słowa piosenki, osoby te inne, które ze mną tańczą oraz mnie. Będzie widać, ile mam punktów, ile gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. Tego, co wiem, da się tańczyć na przykład, nie wiem, ze znajomymi. Każdy musi mieć własny telefon, zainstalowaną grę i już. Ja będę tańczyć sama, na razie nie bardzo mam pomysł z kim. Po drugie, miejsca mam mało. Tańczę ogólnie w swoim pokoju przy drzwiach, więc miejsca nie jest dość wiele. Z jednej strony jest szafa, z drugiej strony jest półka na książki. A przed sobą też mam 100 innych rzeczy, jakieś tam krzesła i inne takie. Ogólnie trochę się postaram poprzesuwać krzesło od biurka, żeby nie zasłaniało, czy tam jakieś inne rzeczy, na przykład ten popfiltr. Natomiast, no wiadomo, nie będę całego pokoju przemeblowywać, więc mam nadzieję, że jakoś będzie widać cokolwiek. W sensie jak mnie, jak tańczę. Co ciekawe, próbowałam właśnie piosenki różne i jestem w szoku, bo nie sądziłam, że na takim małym skrawku pokoju da się wykonywać wszelkie ruchy taneczne i nie rozwalić ani siebie, ani pokoju, więc jestem w mega szoku i bardzo się cieszę z tego powodu. No i dzisiaj się trochę bardziej rozgadałam, ale to jest pierwszy odcinek, więc myślę, że to jest, powiedzmy, usprawiedliwione. Później już na pewno nie będę tyle gadać. Zobaczymy, ile będzie piosenek na jeden odcinek, zobaczymy, ile mi wyjdzie mojego gadania pomiędzy, bo pomyślałam, że w trakcie piosenek nie będę gadać, tylko będę się skupiać na tym, żeby nie lamić. I ostrzegam, nie jestem tancerką, nigdy w życiu nie tańczyłam, w sensie, wiecie, nie mówię o jakichś tam dyskotekach. Swoją drogą, kiedyś w liceum, tak, mieliśmy WF z właśnie WF-istą, który podobno tam tańczył. Tam tańczyliśmy kilka różnych takich, wiecie, klasycznych tańców. I to tyle. Do tego, ale powiem, że zawsze marzyłam o tym, żeby tańczyć. Zawsze patrzyłam, uwielbiam patrzeć na współczesne układy taneczne, na jakichś koncertach, jak ileś osób staje obok siebie i tak równo tańczą. Zawsze mi się to podoba i zachwycałam się tym i myślałam sobie, że ja tak nie potrafię. I żeby nie było, nie mówię, że dobrze mi to wyjdzie. Nie mówię, że będę cudownie tańczyć, że nie będę lamić, że nie będę robić czegoś źle. Wcale nie mówię, wręcz przeciwnie. Ale na pewno będę z każdą piosenką coraz lepsza. Myślę, że to jest oczywiste. Będę się starać. Każdą piosenkę ćwiczę sobie po kilka razy przed nagrywaniem. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie cieszę się strasznie, bo w jakimś stopniu mogę spełnić moje marzenie o tym, żeby tańczyć. Nieprofesjonalnie, ale mimo wszystko zawsze jest jakaś szansa, żeby poćwiczyć sobie układy, kopiować właśnie czyjeś ruchy, pobawić się trochę, poznać nowe piosenki, poprzypominać sobie stare, które znam, pośpiewać sobie pod nosem. Zawsze jak tańczę, to śpiewam te piosenki. Znaczy śpiewam, w sensie no, nie śpiewam na głos, tak? I dlatego strasznie, strasznie się cieszę. Mam nadzieję, że Wam ta seria też się spodoba. No i teraz taka kwestia techniczna. Nie mam pojęcia z tego. Powiem tak. Polscy youtuberzy, których oglądam, twierdzą jak jeden mąż, że nie da się nagrywać Just Dance na YouTube, ponieważ są prawa autorskie i zablokują kanał. I oni właśnie nagrywają Just Dance na live'ach, na Twitchu na przykład. Chociaż tam też widziałam, że na przykład wyciszają niektóre piosenki, więc nie wiem za bardzo, jak to działa. Ale powiedzmy, że ja się na to nie piszę, bo po pierwsze musiałabym mieć dużo monet, po drugie większą krzepę, żeby tańczyć przez godzinę czy coś w tym stylu. Po trzecie nie mogłabym wtedy ćwiczyć sobie piosenek wcześniej, tylko po prostu iść na żywioł, a wtedy jeszcze bardziej bym lamiła. A po czwarte, najważniejsze, musiałabym, no wiecie, żeby włączyć live'a czy wyłączyć, musiałabym po prostu podejść bliżej kamery, tak? Więc wtedy już widać by było lepiej moją twarz, dlatego nie piszę się na to. Mój pomysł jest następujący.
wrzucę to po prostu. Mam nadzieję, że mi kanał nie zamknął od razu za pierwsze przewinienie. Zwykle było tak, że jak na przykład w grach były prawa autorskie w piosenkach, to po prostu oni mówili, że nie mam żadnych kłopotów, tylko albo będę dawać zarabiać temu, do kogo należy ta piosenka, albo sam jest takie narzędzie YouTube, które wycisza tylko ten fragment, w którym jest ta melodia, która im się nie podoba. Wiecie, która ma prawa autorskie. I mam w planie właśnie tak to zrobić. Jeśli będą problemy, to po prostu wyciszę. Nie wiem, czy wyciszą się tylko niektóre piosenki, czy wszystkie. Jeśli wszystkie i to będzie nagminne, to może później już po prostu będę dawała bez dźwięku następne odcinki. Nie wiem. Natomiast nie mam na to za bardzo wpływu. Dlatego jeśli będzie taka opcja, to po prostu napiszę o tym w opisie. Wyciszę dźwięk i będziecie po prostu mieli informację, jak się nazywa piosenka. I będziecie mogli sobie po prostu włączyć w tle tą piosenkę i porównać z tym, jak ja tańczę. Dodam też, że właśnie na ekranie są słowa danej piosenki, tak jak karaoke można sobie też śpiewać. Wiecie, dany fragment wyrazu jest podświetlany, więc łatwiej jest ustawić, w którym momencie piosenka ma być, wiecie, dopasowana dźwiękiem do tego, jak ja tańczę. Inaczej tego nie rozwiążę. No trudno, to nie jest moja wina. Zobaczymy, jak to będzie. Rozgadałam się straszliwie, ale trudno, na to nie poradzę. Co ja mogę? No i teraz tak. Już zacznę zaraz tańczyć. Zaraz będzie pierwsza piosenka. Jeszcze nie mam tego etui, więc będzie bez. Wybieram piosenkę Nelly Furtado, Man Eater. To jest ogólnie piosenka. W ogóle przeglądałam sobie te piosenki, bo Just Dance Now jest 400 piosenek bodajże. No a Just Dance jest wydawane ogólnie co roku. Jest tam 2000, nie wiem, już od dobrych paru lat. Więc myślę, że tych piosenek jest tutaj mniej. Są ciągle nowe dodawane. Po kilka, po jednej co kilka dni, więc jest nieźle. I te piosenki, co sobie przeglądałam, to szczerze mówiąc w większości nie znam. Ja nie jestem na bieżąco z obecną muzyką. Ostatni raz, pierwszy raz w życiu byłam na bieżąco w gimnazjum, kiedy oglądałam nagminnie Wiwy i inne tego typu programy. For Fun TV chyba też się tak nazywało. Jeśli chodzi o współczesne piosenki, to nie wiem, jakieś Despacito, bo wszędzie tego jest tyle, że musiałabym być głucha, żeby nie znać tej piosenki. Natomiast ja jestem raczej stara, jeśli chodzi o piosenki, dlatego zwykle piosenki, które będę wybierać do tańca, są to takie, które powstały, kiedy ja chodziłam do gimnazjum, ewentualnie do liceum, tak myślę, w większości po prostu. Więc dość stare, ale nie jakoś bardzo. Więc to będzie taki fajny powrót do starszych lat. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam wybór takich piosenek. Jak skończą się piosenki, które znam, to zabiorę się za te, których nie znam. Poznam nowe, ale myślę, że to minie 100 lat, biorąc pod uwagę, że w piosenek jest tak cholernie dużo. To by mi półtora roku zajęło, a musiałabym dzień w dzień tańczyć. A czasem jestem chora, czasem się przetańczę, czasem coś innego, nie mam czasu, więc to też różnie bywa. No i bardzo lubię tę piosenkę, ona jest taka żywa, ma taką dziką melodię. Ogólnie mam w głowie teledysk Nelly Furtado, strasznie mi się podobało, jak ona była tam ubrana i w ogóle tak śliczna kobieta w niej. Jeśli chodzi o piosenki, które wybieram do tańca, staram się wybierać takie, w których pasuje mi układ taneczny oraz zwykle wybieram kobiety. To też jest ciekawe, bo lubię śpiewać piosenki, gdzie są mężczyźni, natomiast jak tańczę, to wybieram kobiety. Zwracam też uwagę na strój, żeby był taki bardziej seksowny, ja wiem, jakoś tak. No i myślę, że inaczej wybiera się piosenki, które się lubi słuchać, a inaczej takie, które się nadają do tańca. Więc to będą piosenki takie bardziej żywe, takie bardziej, wiecie, niekoniecznie moje ulubione, ale na pewno takie, które lubię. No więc koniec mojego nawijania. Przeraża mnie to, że zajęło mi to tyle czasu, ale trudno. Myślę, że na odcinek będzie po kilka piosenek, tańców. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
No to zapraszam Was na moją pierwszą piosenkę. I boję się, bo pewnie będę lamić bardzo. No i jestem już po moim pierwszym tańcu. Co mogę powiedzieć? Jak tak teraz patrzę krytycznym okiem po, to za bardzo wywijałam nogami. W sensie jak ja słyszę muzykę, to mam cały czas ochotę się kiwać. I jak były momenty, kiedy trzeba było stanąć i się nie ruszać, w sensie nogami nie ruszać. Co śmieszne, mam problemy z niektórymi ruchami. Jakby nie bardzo potrafię ogarnąć, jak to trzeba zrobić. W sensie ten taki ruch jakby omdlewający. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to zabrać. I też mam problem, co jest już
takie dziwne, myślę, z tym, że na przykład, kiedy mam podnieść ręce, wiecie, od dołu do góry albo od góry do dołu, to ja zawsze robię na odwrót. Ale nieważne, trochę byłam, jakby ja wykonywałam swoje ruchy trochę później niż ta właśnie tancerka, bo powiedzmy, że jakby nie pamiętam całej piosenki, co jest po czym, więc raczej po prostu kopiuję jej ruchy zwykle, chociaż niektóre fragmenty już mniej więcej pamiętam. Udało mi się zdobyć awatar, mam 4 gwiazdki, w ogóle jestem w mega szoku. To jest moja pierwsza piosenka w sumie, którą ćwiczyłam trochę, kilka razy właściwie, i mam 4 gwiazdki, chociaż widać, że to chyba nie jest zbyt trudna piosenka, bo jakby tak patrzeć, to wszystkie 4 osoby mają 4 gwiazdki, a ja mam najmniej punktów. Ale i tak się cieszę, myślę, że ten awatar sobie ustawię na główny, bo jakoś najbardziej mi się ze wszystkich podoba. No i cóż jeszcze, bardzo mi się podoba strój tej tancerki, jest przepiękny, taki właśnie mega seksowny, jak piosenka, tak, o czym ona jest. Swoją drogą ta gra ma cenzurę przekleństw, to takim śmiesznie wygląda, jak nagle jakiś wyraz wyciszają w trakcie piosenki. Strasznie mi się podobają te jej buty i te seksowne spodnie, takie obcisłe, skórzane i ta bluzka, czy gorset w sumie, to nie wiem, ta obroża na szyi i w ogóle ona ma takie oczy czerwone, jak widać na przybliżeniu, nie mam pojęcia dlaczego. Ale strasznie, strasznie mi się podoba. I ogólnie ta piosenkarka ma taki śliczny głos i w tej piosence jest taka właśnie dzika. No nie wiem. Poszło mi może nie super, ale mam 4 gwiazdki, więc myślę, że nie jest tak źle. To był mój taki pierwszy taniec, pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie mi już po prostu lepiej szło, tak? Na szczęście mam tyle miejsca w pokoju, żeby móc machać łapami we wszystkich kierunkach. Dobrze jest. No i to tyle. Na razie z tej piosenki. Teraz myślę, że pora na kolejną piosenkę. Jest to piosenka Lady Gagi, Bad Romance. Ogólnie lubię tą piosenkę, chociaż nie jest to moja najukochańsza Gagi. Najbardziej lubię Monster, chyba tak się nazywa, w sensie nie pamiętam, Monster, tak. Ale lubię Gagę, ona jest taka inna niż wszyscy i to jest coś, co sprawia, że bardzo ją lubię, tak. Ona jakby stara się nie przejmować swoim wyglądem, nie stara się być idealna, chociaż większość jednak znanych osób stara się, żeby ich ciało było idealne. No i nie wiem, za to ją lubię, że jest taka inna po prostu, tak? I dlatego pomyślałam sobie o Gadze przy tym, jak miałam w planie tańczyć, bo po prostu szczerze mówiąc doszłam do wniosku, że jej ruchy są takie inne, takie oryginalne, takie no po prostu inne niż zwykle. I dlatego pomyślałam, że to będzie dobry plan, żeby zabrać się za to, żeby zobaczyć, jak mi pójdzie. Piosenka jest fajna, lubię tą melodię. Ciekawe jest to, że tancerka, która tańczy na środku jako niby Gaga, ma na sobie welon nałożony na twarz. W ogóle ten jej strój jest też taki inny. Te buty, to wszystko, no takie bardzo pasujące, tak? Te stroje są z reguły dopasowane do tego, jak piosenkarze wyglądają po prostu na danych teledyskach i to też jest mega fajne. I też starają się wizualnie z wyglądu dobrać osoby. To też jest bardzo ciekawe, bo na początku myślałam, że to jest robione komputerowo, no powiedzcie. A ja widziałam jakieś takie obrazy, znaczy jakby filmy, gdzie było właśnie pokazane, jak to wygląda, że mamy sobie prawdziwych tancerzy, którzy mają twarz wymalowaną zwykle na biało i potem oni jakby zamazują twarz, rysy twarzy i zwykle po prostu te postaci wyglądają jak takie animowane ludziki, co jest myślę całkiem fajnie zrobione, bo z jednej strony człowiek jakby nie skupia się na twarzy, na tym jak wygląda dana osoba, tylko na tym jak ma się poruszać, a jednocześnie jakby mieli tworzyć grę z, wiecie, no mechanikę ruchów
zamiast dać prawdziwego człowieka, to myślę, że to by było ciężkie. A tak po prostu widać, co tancerz jest w stanie zrobić, jak machać ciałem, jak nim ruszać, no to tak po prostu wtedy ci, co grają, też starają się robić. Więc dlatego jestem bardzo ciekawa Gagi, tego jak mi pójdzie. Bo ona jest oryginalna. No i myślę, że to tyle mojego nawijania. No i ogólnie zapraszam Was do oglądania moich kolejnych dziwnych tańców. Tych dziwnych tańców.
No i już jest po moim kolejnym dziwnym tańcowaniu. Zdobyłam 3 gwiazdki, ale znowu mam ostatnie miejsce, mniej niż ostatnio gwiazdek. Ale ta piosenka też była, myślę, trudniejsza, bo jednak te ruchy były dość szybkie i szybko się zmieniały. Ogólnie ja nie wyglądałam tak fajnie jak ta tancerka tańcząca w tej piosence, ale oj tam, oj tam. Powiem wam, że nie wiem czemu odkryłam, że uwielbiam w tej grze wszelkie piosenki, w których trzeba padać na podłogę. Nie wiem czemu, skąd mi się to bierze, dlaczego to lubię, nie mam zielonego pojęcia. W poprzedniej piosence trzeba było kucać. Tutaj na początku też się kłóca, potem pada na kolana, a na koniec najbardziej lubię chyba, jak tak dramatycznie walnęłam się na podłogę na koniec piosenki. Układ jest taki dziwny, na pewno nie taki seksowny jak ten z poprzedniej piosenki, ale no mówię, pasuje po prostu do Gagi, tak? Ten taki typowy ruch takimi, nie wiem jak to powiedzieć, takimi tymi rękami tak do przodu zgiętymi, jakby zwierzę z pazurami. Właśnie bardzo, bardzo mi pasuje do Gagi i fajnie właśnie, że uwzględnili to w tym układzie tanecznym. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, na pewno nie poszło mi idealnie, ale na pewno się starałam. Nie najgorzej mi poszło, chociaż w sumie też jak tak sobie później patrzyłam na ten taniec jeszcze raz, po tym jak już wiecie, co innego jak się widzi w głowie, wyobraża sobie jak ktoś tańczy, a co innego jak się faktycznie samemu to tańczy, więc wyglądało to inaczej niż sobie myślałam. Ale nie wiem, myślę, że mimo wszystko fajnie mi się tańczyło, to na pewno. No i tyle. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. I tak wyszedł za długi niż miał wyjść, ale to dlatego, że chciałam na początku tak trochę technicznie ponawijać o tych wszystkich sprawach. Odcinek jest właśnie dłuższy niż planowałam, bo właśnie chciałam, żeby odcinki z Just Dance na właśnie, jak większość odcinków na moim kanale, miała po pół godziny. Ten ma trochę więcej, ale no nie chciałam dawać jednej piosenki na cały odcinek. Następnym razem myślę, że zmieszczę się może we 3, zobaczymy, bo na pewno już będę mniej nawijać w międzyczasie. No i tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że mnie nie zjecie w komentarzach, że okropnie tańczę, że cokolwiek innego. Wiem, że nie jestem profesjonalną tancerką, wiem, że mi wychodzi jak mi wychodzi, widzę, mam lustro, a raczej kamerkę w tym wypadku. Ale cholernie dobrze się przy tym bawię. Myślę, że wy też moglibyście sobie poglądać, posłuchać piosenek, czy pośpiewać, czy potańcować razem ze mną, bo ja właśnie jak oglądam czyjeś nagrania z Just Dance, to też sobie właśnie tańcuję i jest fajnie po prostu. Myślę, że po to jest YouTube, żeby można było się dobrze pobawić. No i tyle. Napiszcie, czy wy też gracie w Just Dance Now, albo może w Just Dance, czy ogólnie lubicie tańczyć, bo ja, jak widzicie, zawsze marzyłam o tym, żeby tańczyć i dopiero po tylu latach no potrzebowałam po prostu czegoś takiego, co by mi pomogło zacząć, pomogło jakoś pokazać to i jak, bo nie wiem, sama nie miałabym po prostu pomysłu na jakieś układy, czy no nie wiem, dlatego się cieszę, że mogłam się za to zabrać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii i dalej będę tańcować. Jej! Pa!